Przegrywamy ostatni sparring 1-0 i to z sześcioligowcem. To chyba tak nie nastraja optymistycznie. Wynik wynikiem, ale my też musimy patrzeć na grę, która na pewno nie była zła i no oczywiście nie, to jest duży, bardzo duży minus, sam wynik, ale no punkty będą się liczyły w lidze, więc tutaj no pierwsze koty za płoty i miejmy nadzieję, że to jest ostatni mecz taki, w którym schodzimy przegrani. No i teraz będzie tylko lepiej. Jak byś ocenił ten cały etap przygotowań do tego nowego sezonu? Czy no, jeśli chodzi o to, co mieliśmy zrobić, a co zrobiliśmy, to trzeba by było zapytać trenerów, bo oni mieli ten plan nakreślony, to co chcieli zrobić, jakie założenia i tak dalej. No z tego co wiemy, no, to wszystko poszło w miarę zgodnie z planem. Pogoda nie rozpieszczała, ale z drugiej strony też nie jakoś nie przeszkodziła nam w trenowaniu, więc wydaje się, że było wszystko na bardzo dobrym poziomie, bo klub nam zapewnił to, co powinniśmy mieć i teraz tylko to trzeba przerobić później na wyniki w lidze. W sobotę już mecz w Pucharze Polski z Błękitnymi. Traktujemy Puchar Polski na tak poważnie jak ligę? Oczywiście, no to już są zawody z rangi PZPN-u, przez które możemy dla klubu zarobić jakieś pieniądze, dla siebie splendor w Polsce, no i zdobyć coś po prostu, zagrać z tymi lepszymi ekipami, może z ekstraklasy, a jeśli mamy się uczyć i stawiać kroki do przodu, to tylko i wyłącznie z lepszymi, dlatego też te sparingi, które za nami, z drużynami, które grały bądź grają w Pucharze Europy, no nie da rady non-stop się rozwijać, grając ze słabeuszami bądź z drużynami słabszymi, no i tak my też tak traktujemy Puchar Polski, nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej, jedziemy po to, żeby wygrać, żeby awansować i czekać później na to, co los przyniesie, kogo nam wylosują, nie wiem, kuleczki, no i dalej mocować się o to, żeby jak najdalej zajść w tym Pucharze. No to jeszcze na koniec, sposób na rewelację w poprzednim sezonie w Pucharze Polski, a Wisła Błękitny, jaki będzie? To nam trener na pewno przekaże, konkretnie rozpracowana jest ta drużyna na 100%, bo trener Kafarski jest pod tym względem zawsze dobrze przygotowany i no na razie jeszcze nie mieliśmy żadnego nieuchylonego rąbka tajemnicy, ale na pewno takowy będzie w najbliższych dniach i będziemy wiedzieć, co zrobić, żeby przyjechać z tarczą, a nie na tarczę.